Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. Jesteśmy oczywiście na naszym stanowisku, jesteśmy na stronie BetClick, na której to będziemy sobie obstawiać dzisiejsze mecze. I niestety nasz wczorajszy kuponik nie siadł, ponieważ Everton ostatecznie przegrał z Aston Villą, co moim zdaniem jest naprawdę dosyć dużym zaskoczeniem. I powiem szczerze, że wszystkie pewniaczki wczoraj wchodziły oprócz tego jednego. Także generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś stawiał taśmy na dzień wczorajszy, to powinien być raczej zadowolony, jeżeli ominął mecz The Toffees. Natomiast my dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie stawiać zupełnie inne mecze, co prawda do Ligi Angielskiej też dzisiaj zajrzymy, ale to może przejdźmy do niej od razu, żeby zacząć od naszego meczu specjalnego, którym dzisiaj oczywiście jest spotkanie Manchester United z Liverpoolem. Także jeżeli chcecie brać udział w naszym konkursie o wygranie 50 zł, no to zapraszam gorąco do typowania tego meczu w komentarzach. Coś, co trzeba zrobić, no to po prostu wytypować wynik tego spotkania, minutę strzelenia pierwszej bramki oraz dorzucić swój nick na BetClick. Osoba, która poprawi wytypuje wynik tego meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnie do ładowania wartości 50 zł. Także gorąco zachęcam. No tak jak sobie przeglądamy szanse, to widać, że większość graczy stawia na Manchester United, natomiast bookmacherzy raczej stawiają na zwycięstwo Liverpoolu. Także no, mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Tak naprawdę ciężko mi też rozstrzygnąć ten mecz. Myślę, że to jest właśnie idealne spotkanie do tego, żeby być naszym meczem specjalnym, bo jest to mecz otwarty, jest to mecz, w którym mogą paść naprawdę najróżniejsze wyniki. Aczkolwiek zdając te spotkania top 6, no to tutaj może być 0-0. Natomiast ja się generalnie nastawiam na ten mecz. Może być naprawdę fajny, może być ciekawy. I wam zapraszam do typowania w komentarzach. No i również nie powiedziałem, ale to jest oczywiste, że jeżeli jeszcze konta na BetClick nie macie, więc nie możecie w komentarzu napisać tego swojego niku, no to już teraz możecie je założyć. Na przykład z linku w opisie, bądź z linku w przypiętym komentarzu. Z kodem BetTV50 dodatkowo zyskacie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł. A więc myślę, że warto się tym zainteresować, no bo dzięki temu jesteście pewni, że nawet jeżeli wasz zakład nie siądzie, no to pieniądze są zwracane na wasze konto, pomniejszone jedynie o podatek. Także jak najbardziej warto, zapraszam do rejestracji konta, a my przechodzimy już do dzisiejszych spotkań. I pierwsze spotkanie będzie właśnie z Ligi Angielskiej, a będzie to mecz między Tottenhamem oraz Sheffield. Tutaj mamy również faworyta bardzo jasnego, a więc Tottenham. I tutaj nie ukrywam, że zastanawiałem się, co postawić, bo z jednej strony pokażę wam, że można bardzo fajnie tym spotkaniem podbić kurs, jeżeli postawicie, że Tottenham wygra bez straty gola. Kurs na takie zdarzenie to jest aż 2,02, także naprawdę fajna sprawa. Natomiast no, Tottenham wiadomo, że lubi tą bramkę czasami sobie stracić. To znaczy, no, The Spurs wydaje mi się, że są zespołem, który tutaj raczej powinien wygrać spokojnie ten mecz. Może 2-0, może 1-0, może 3-0. Także naprawdę spodziewam się tego, że to siądzie. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś takiego kursu na podbicie swojego kuponu, to jest to bardzo ciekawa opcja. Ja jednak dzisiaj idę w coś innego. To znaczy, ja idę w to, że Tottenham to spotkanie wygra, ale padnie w nim poniżej 4,5 bramki. Kurs również bardzo wysoki, 1,60, także wydaje mi się, że wystarczający. Tutaj też jest bardzo fajny kursik na to, że Tottenham wygra i poniżej 3,5, aczkolwiek tutaj już sobie nie ryzykuję, bo te 4 bramki czasami lubią w meczu siąść. Wiadomo też, że Tottenham ma świetnych zawodników, ma Sona, ma Kane'a, także ten napad wygląda bardzo dobrze. Tak jak mówię, ja tutaj się nie spodziewam aż 5 goli, bo to jest naprawdę bardzo dużo jednak w meczu piłki nożnej. Ale te 4 gole wcale nie są takie niemożliwe. Dlatego ja sobie stawiam tutaj za 1,59 właśnie zwycięstwo Tottenhamu i poniżej 4,5 gola. No i mam nadzieję, że tak też się to wszystko potoczy. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, to powiem szczerze, że tutaj też miałem niezłą zagwozdkę, bo w lidze francuskiej mamy dzisiaj w ogóle bardzo ciekawe spotkanie Monaco z Lyonem. Także dla całego układu tabeli to też może być fajne. Jeżeli chodzi w ogóle o siłę drużyn we Francji, to no, kolejne bardzo ciekawe spotkanie, które w sumie można też obejrzeć chociażby po meczu z właśnie Manchesteru z Liverpoolem. Natomiast no, nie zaryzykuję stawiania tutaj na ten mecz, ale w ogóle na Francję można popatrzeć, że może poza Lorient z Angers, to no i Bordeaux z Rennes tutaj też widać, że chociaż ten kurs jest mimo wszystko wysoki jak na czystą dwójkę, że to są mecze dzisiaj bardzo zbliżonych do siebie drużyn i myślę, że ta Liga Francuska dzisiaj będzie bardzo ciekawa, ale ja do Ligi Francuskiej nie idę, bo zaczynam wam opowiadać o tym, gdzie nie idę. Trzeba opowiedzieć o tym, gdzie idę, a idę do hiszpańskiej La Ligi, gdzie nie będę obstawiał również bardzo ważnego dzisiejszego spotkania Walencji z Barceloną. No ciekawe, czy
Barcelona zatrze to złe wrażenie, które jednak zostawiła po sobie przez porażkę z Granadą. Jest też spotkanie Sevilla z Atletikiem Bilbao, również mega ciekawy mecz. Naprawdę dzisiejszy dzień obfituje w te ciekawe spotkania. Ciężko było wybrać to, na co ostatecznie będę stawiał, ale stwierdziłem, że ostatecznie, moi drodzy, idę sobie do meczu Granady z Cadizem, gdzie postawię po prostu czystą jedynkę na Granadę. Granadę, która jest w pewien sposób rewelacją tego sezonu, może niekoniecznie jeżeli chodzi o hiszpańską La Ligę, bo tutaj jest dobrze, ale nie jest jakoś fenomenalnie. Natomiast patrząc na to, jak daleko ten zespół zaszedł w Lidze Europy, patrząc na to, że wyeliminowali oni chociażby Napoli, to myślę, że można spokojnie nazwać Granadę jakimś małym zaskoczeniem in plus oczywiście w tym sezonie. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę w sezonie kolejnym. Ostatnio również przecież właśnie wygrana z Barceloną, są troszeczkę na fali. Skąd wynika ten wysoki kurs na zwycięstwo Granady z Cadizem? No, z tego właśnie, że niedawno grali. To znaczy, niedawno grali z Barceloną, więc mogą być trochę bardziej zmęczeni. Natomiast z drugiej strony też uważam, że jest to zespół, który właśnie przywykł już do grania meczów co parę dni właśnie za sprawą chociażby Ligi Europy i teraz, kiedy i tak mieli trochę więcej odpoczynku, kiedy wiedzieli już wcześniej, jak wygląda ten kalendarz i mogli się spokojnie przygotować, to myślę, że kondycyjnie i tak dobrze wybiegną na to boisko. Oczywiście Cadiz też jest zespołem, który lubi czasami zaskoczyć, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że Granada to spotkanie wygra. 1,86 kursik, widać, że inni też tak typują, także jak najbardziej uważam, że jest to fajna sprawa. No i ostateczny kurs, moi drodzy, to 2,96. Stawiamy dzisiaj sobie oczywiście 50 zł, jesteśmy na drugim progu progresji, 130 zł 24 grosze do wygrania, a więc, moi drodzy, ja stawiam ten zakład, no i miejmy nadzieję, że się zazieleni. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, przypominam o tym, że w komentarzach możecie pisać swoje typy na dzisiejsze spotkania, pamiętajcie o typowaniu meczu specjalnego i pamiętajcie o naszej grupie Typermania na Facebooku, za dołączenie do której od razu zgarniacie darmowy zakład o wartości 5 zł, więc również myślę, że jak najbardziej warto. No i cóż, moi drodzy, życzę Wam zieloności. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Na razie.